Cześć, szydełkowy świecznik. Jak wykonać podstawę, czyli to miejsce, do którego wkładamy świeczkę, pokazałam w poprzednim filmie. W tym pokażę Wam, jak ozdobić tym wzorem. Zaczynamy od pętelki. Chwytamy naszą podstawę, wpływamy szydełko tutaj w ten brzeg, półsłupek, 5 oczek łańcuszka, trzy słupki omijamy, wkuwamy szydełko w czwarty i półsłupek. Pięć oczek łańcuszka, trzy słupki omijamy, wkuwamy szydełko w czwarty. Powstaną tutaj łuki. 5 oczek łańcuszka, trzy słupki omijamy, pierwszy, drugi, trzeci, wkuwamy szydełko w czwarty. Tych łuków w tym okrążeniu będzie 8. Zamykamy półsłupkiem czy oczkiem ścisłym, jak Wam wygodnie. Tak to wygląda. 4, 5, 6, 7, 8, jest 8. Przechodzimy na pierwszy łuk. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. I słupki dwa razy nawijane. Wykonamy ich tutaj 4. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Trzy oczka łańcuszka i 4 słupki dwa razy nawijane. Dalej 3 oczka łańcuszka i półsłupek. Przechodzimy na kolejny łuk. I tak samo. Półsłupek, 3 oczka łańcuszka i 4 słupki dwa razy nawijane. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Jest 3 oczka łańcuszka, półsłupek. Na kolejny łuk półsłupki. Powstanie tutaj pierwszy rząd płatków. Okrążenie zamykamy, chwytając od tyłu robótki, tutaj w tym miejscu. Przeciągamy bełenkę. Oczko ścisłe czy półsłupek, jak Wam wygodnie. Sześć oczek łańcuszka. W pierwszym okrążeniu z łuków mieliśmy ich 5. Tutaj powstanie 6. Półsłupek i 6 oczek łańcuszka. Chwytamy robótką od tyłu, przeciągamy i półsłupek. Pracujemy do końca okrążenia. Ma to tak wyglądać na tym etapie. Okrążenie zamykamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na pierwszy łuk.
tak jak poprzednio, pół słupek, trzy oczka łańcuszka i słupki dwa razy nawijane. W pierwszym okrążeniu naszych płatków były cztery słupki dwa razy nawijane. Tutaj wykonamy ich sześć. Jeśli chcemy wykonać tych rzędów płatków więcej, w trzecim okrążeniu wykonamy 7 oczek łańcuszka i 8 słupków dwa razy nawijanych. Pierwszy płatek drugiego okrążenia. Wszystkie płatki wykonujemy w tym okrążeniu tak samo. Zamykamy. Przeciągamy, odcinamy, nitki chowamy. Ćwierćwiń gotowy. Pierwszy rząd łuków, drugi rząd. Wykonałam ćwiecznik trzema okrążeniami płatków. Na pierwszym mamy 4 słupki dwa razy nawijane, na drugim 6 słupków dwa razy nawijanych, na trzecim 8. Pierwsze łuki powstały z 5 oczek, drugie z 6, trzecie z 7. Jeśli spodobał Ci się ten film, skomentuj, zalajkuj i zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia.